Marta Wierzbicka najbardziej znana jest z serialu Na Wspólnej. Przez 11 lat wciela się w nim wolę zimnicką. Ku rozpaczy wszystkich fanów aktorka postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w serialu. Skupiła się rozwijaniu swoich pasji i nowych aktorskich wyzwaniach. Czym dzisiaj zajmuje się Marta Wierzbicka i czy nie żałuje swojej decyzji? Marta Wierzbicka dorastała na oczach widzów. Przez 11 lat wcielała się bowiem wolę zimińską w serialu Na Wspólnej. Rola w hicie TVN-u zapewniła jej rozpoznawalność, a Wierzbicka szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów. Jakiś czas temu aktorka postanowiła pożegnać się obsadą serialu. Jej bohaterka została wysłana przez scenarzystów do pracy do Londynu. Marta Wierzbicka nie zrezygnowała jednak z aktorstwa, wręcz przeciwnie. Po odejściu z Na Wspólnej skupiła się na rozwijaniu swoich pasji i doskonaleniu warsztatu aktorskiego. Ostatnio gościła w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała, jak teraz wygląda jej życie. Marta Wierzbicka spełnia się w teatrze. W sobotnim wydaniu Śniadaniówki Wierzbicka przyznała, że regularnie pojawia się na scenie. W warszawskim Teatrze Capitol występuje w 3 przedstawieniach. Para do pary, Dajcie mi tę nogę. Kiedy kota nie ma, można ją oglądać także w Teatrze Komedia, Powiedz na miłość, Kochani wróciłam oraz w Teatrze Kamienica, Wąsiki, Czarna komedia. W rozmowie z Marcinem Prokopem Dorotą Wellman przyznała, że praca w teatrze daje jej satysfakcję. Docelowo bardzo bym chciała, żeby wymarzony spektakl był poważny. Mam w sobie ogromne pokłady wrażliwości i na pewno bym się sprawdziła. Obecnie realizuje się w komedii i to mi sprawia ogromną radość. Widzieć widza, który wychodzi z teatru i roześmiany jest od ducha do ucha, gdzie mamy świat, gdzie jest dużo smutku. To jest coś, co sprawia, że jestem dumna z siebie, wyznała aktorka. Dodała, że praca na deskach teatru daje jej możliwość szlifowania warsztatu oraz sprawdzania się w coraz to nowych wyzwaniach. Przy każdej kolejnej sztuce, przy każdemu spotkaniu z innymi aktorami uczę się czegoś nowego i nigdzie się tego tak naprawdę nie nauczę, tak dobrze, jak biorąc od innych doświadczonych aktorów. Są to wspaniałe osobistości: Maria Pakulnis, Mirosław Baka, Jan Jankowski, Asia Koroniewska, opowiedziała. Metamorfoza Wierzbickiej. Prowadzący Dzień Dobry TVN nawiązali w rozmowie także do metamorfozy, jaką aktorka przeszła w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że Marta Wierzbicka słynie nie tylko ze swojego talentu aktorskiego. Duży rozgłos zapewniła jej także rozbierana sesja do magazynu Playboy. Wierzbicka kilka razy poruszała w wywiadach temat swojego biustu. Podkreślała, że piersi w imponującym rozmiarze 60J sprawiają jej sporo kłopotów. Aktorka zastanawiała się nawet nad poddaniem się operacji chirurgicznego zmniejszenia biustu. Nazywam je kur.i. Ja tych nienawidzę. Mówiła niegdyś o swoich piersiach. Dzisiaj aktorka przyznaje, że z wiekiem zaakceptowała swój wygląd, a kontrowersyjne wypowiedzi na temat swojego biustu nazywa błędami młodości. Chociaż Marta Wierzbicka nie zdecydowała się na operację plastyczną zmniejszenia biustu, widać, że przeszła sporą metamorfozę. Przede wszystkim jest teraz dużo szczuplejsza. Zdjęcie w bikini, które w ubiegłym roku opublikowała na swoim profilu na Instagramie, wzbudziło szereg kontrowersji. Część internautów uznała, że Marta przesadziła z odchudzaniem. Już wtedy aktorka tłumaczyła w komentarzach, że jej nowy wygląd jest związany ze zdrową dietą oraz z tym, że jest szczęśliwa. Staram się regularnie odżywiać i ograniczyłam cukier, a przede wszystkim jestem szczęśliwa, wyjaśniła wówczas. To samo potwierdziła teraz w rozmowie z gospodarzami Dzień Dobry TVN. Czy ja chudłam?
czytałam, zawsze była zwracana uwaga na to, jak wyglądam. Nie zmienia to faktu, że jestem szczęśliwa. Przestałam się skupiać na tym, jak wyglądam, zaczęłam się czuć dobrze sama ze sobą. Metamorfoza to jest efekt uboczny.